Dzisiaj zajmiemy się chyba największym komputerem w historii tego kanału, bo to bydle miało skończyć na śmietniku i udało mi się ten komputer uratować i przywiozłem go do studio, co nie było proste, bo ledwo co zmieścił mi się w samochodzie. Dzisiaj sprawdzimy sobie, czy ten komputer w ogóle działa, spróbujemy go uruchomić, no i myślę, że będziemy musieli też go troszeczkę wyczyścić, bo nie jest w najlepszym stanie. Patrzcie, ten serwer jest tak gigantyczny, że nawet ma kółka po to, żeby prościej go było przemieszczać. Dobrze, że mamy dwa blaty, nie? Bo to jest naprawdę ryzykowne, żeby on tak stał na tym stoliku. I słuchajcie, to z czym my teraz pracujemy, to jest Dell PowerEdge 4200, czyli taki bardzo stary retro serwer. To jest bardzo ciekawa sprawa, bo ja na kanale pokazywałem wam mnóstwo różnych retro komputerów, czy Amig, Commodore'ów i tak dalej, ale nigdy nie mieliśmy jeszcze okazji, żeby zobaczyć, jak wyglądał serwer z lat 90. i myślę, że to jest mega ciekawe. Tutaj mamy stację dyskietek, nawet jest jakaś dyskietka, mamy napęd CD i tutaj mamy szereg kieszeni na dyski. Weźmy sobie, zobaczmy, czy... Tak, jest! Mamy dysk! To jest dysk HDD, nie umiem tutaj sczytać z niego bezpośrednio pojemności, ale co ciekawostką będzie, to złącze, bo ten dysk jest na złącze z SCSI. I to myślę będzie też fajny pretekst, żeby wam później nieco o tym złączu powiedzieć i dlaczego między innymi w serwerach często się je stosowało. Słuchajcie, tych zatok i kieszeni tutaj mamy więcej, ale z tego co tak patrzę, to chyba dysków więcej nie mamy. Och, czekaj, bo to jest kurde... Yo, ale to wygląda. Ej kurde, ta płyta tutaj w środku jest tak ogromna, że to aż trochę tak zbyt pusto wygląda, co nie? Tutaj mamy kartę internetową, to jest jakiś kontroler sieciowy, a te trzy porty, które widzicie tutaj, to są złącza EISA. Mamy też 5 portów PCI, tych starych. Widzę, że mamy tutaj jakieś dwie kości RAMu. Co to za RAM będzie? To będzie chyba jakiś SDECC. I tu, kurczę, mamy procesor. To jest Pentium 2, słuchajcie. To jest procesor na slot 1 tak zwany. Ale to? Ja chyba wiem, co to będzie. O kurde. Bo jak sami sobie zobaczycie, te sloty może wyglądają jak jakiś PCI Express czy coś takiego, ale to jest tak zwany slot 1. Takie były kiedyś procesory, które wchodziły właśnie na taki slot zamiast takich typowych sokietów PGA czy LGA, jakie mamy dzisiaj w komputerach. I ta płyta główna w tym serwerze w teorii mogłaby obsługiwać dwa Pentiumy 2 na slot 1, bo ma dwa sloty 1. Wiem dużo, ale to, co my mamy tutaj, to jest tak zwany Terminator. Nie zmyślam tego. To było właśnie po to, że jeżeli mieliśmy tylko jeden procesor zainstalowany w takiej płycie głównej, to używaliśmy takiego Terminatora, żeby sterminować otwartą magistralę, żeby płyta główna mogła wystartować bez tego drugiego procesora. No, obczajcie, on tu jeszcze ma takie specjalne wentylatory. Tutaj akurat widzę, że mamy dwa i tego środkowego nam brakuje, ale wiecie co? Myślę, że ten serwer będzie robił niezłe larmo. Przyjrzyjmy się tutaj portom z tyłu. Tutaj mamy Ethernet z karty sieciowej, mamy VGA do monitora, LPT do drukarki, dwa RS-y 232 i podłączenie myszy i klawiatury. I celowo ominąłem ten port i celowo ominąłem ten port. I to, słuchajcie, służyło do zdalnego zarządzania tym serwerem. Można powiedzieć, że to była taka bardzo wczesna wersja iDraka z tych nowych serwerów Della. Więc jeżeli na przykład mieliśmy to wpięte do jakiegoś głównego komputera od administratora, to mogliśmy sobie zdalnie zmienić niektóre ustawienia bezpośrednio na tym serwerze. Yo, patrzcie w ogóle ten zasilacz. To, jak na pewno ktoś zapyta, to słuchajcie, służy do wykręcenia tego zasilacza. Zaraz pokażę wam, jak to z drugiej strony wygląda. I taka ciekawostka, w tym serwerze, zobaczcie, mogły być dwa takie bycze redundantne zasilacze. Zaraz tu sprawdzimy, co się tu kryje. Dobra. Och, ale tutaj jest rzeczy. Słuchajcie, tutaj mamy tą płytkę, która rozdziela nam porty SCSI dla każdej z tych kieszeni. Tu widzę, słuchajcie, nawet, że ten napęd CD, on jest normalnie też po SCSI podłączony. I obczajcie taki motyw, ten zasilacz, który jest w tym serwerze, jest w pełni modularny, ej, w 98 roku. Więc jak sami widzicie, to jest naprawdę mega ciekawa maszyna, no trochę inna niż taki przeciętny, standardowy komputer z końcówki lat 90, co nie? No to co, jak wiemy, z czym pracujemy, chodźmy go wyczyścić. Czyli znowu będę go musiał nieść po schodach, tak? Wyciągamy całą tą płytę główną i lecimy to czyścić. Patrzcie, jaka ta płyta jest duża, nie? Tutaj macie tą płytę z Della, a zobaczcie, tutaj jest taka standardowa ATX-owa płytka. Dobra, no to co? Pierwsze dmuchnięcie zawsze satysfakcjonujące.
Pewnie znowu dużo osób będzie pytać, co to jest za dmuchawka. Podlinkuję wam w opisie. Zobaczcie, cały front se możemy ściągnąć. Ulala. Ulala. Tutaj zobaczcie, jest taki fajny cyk zatrzask i już sobie możemy cały wentylator wziąć i wyczyścić. Fajnie ogarnięte, co nie? Nawet nie jest w takim złym stanie ten serwer, jakbym się spodziewał, biorąc pod uwagę, że to pewnie był sprzęt, który działał 24/7, to spodziewałbym się, że będzie tutaj więcej kurzu. Umyjemy te panele na tyle, na ile się da i środek tej obudowy, żeby to wyglądało troszeczkę bardziej reprezentatywnie, co wy na to? Jak już się bierzemy za robotę, to już zróbmy to porządnie, nie? Już ta woda się zrobiła brudna, dopiero jedną rundę zrobiłem. Czy jest jakaś gigantyczna różnica? Nie wiem. Mam tu problem do czyszczenia jakichś tych czarnych takich przetarg, co jest, ale tak ogólnie... No na pewno jest czysty ten panel. Patrzcie widzowie, to się nazywa odświeżająca kąpiel. Elegancko osuszymy sobie, no kurde, pa. No gość, jagnówka. Wypłukane wszystkie, to się teraz będę suszyć. Może nie będzie tak czysty jak z fabryki, ale będzie, myślę, sporo lepiej niż było w stanie, w jakim żeśmy go zostali, co nie? Ej, ja nie wiedziałem, że te elementy mogą być takie białe. Ja myślałem, że one są po prostu szare, a one były brudne. Jakby ktoś się zastanawiał, czy faktycznie było brudno, no po tym żurku widać, że jest brudno. Ale czysty. Czy ten komputer jest nowy? Nie, został wyprany w Perwolu. Kurde, jak jest taki wyczyszczony, to aż tak przyjemniej na niego popatrzeć. No i korzystając z okazji, porozmawiajmy też troszeczkę na temat SCSI, który był de facto konkurencyjnym standardem dla IDE. Można powiedzieć, że IDE to taki starszy odpowiednik SATA, a SCSI w pewnym sensie to taki odpowiednik SAS. I dziś te interfejsy zostały zastąpione już w swoich sektorach. SCSI większość osób kojarzy tylko i wyłącznie z dyskami HDD, ale co ciekawe, na to złącze były także napędy CD, były napędy kasetowe, ale słuchajcie, można było także podłączać drukarki czy nawet karty sieciowe. SCSI głównie zadomowiło się w stacjach roboczych czy serwerach ze względu na przykład na łatwiejszą możliwość odswapowania dysków czy łączenie wielu urządzeń szeregowo, ale przede wszystkim było sporo wydajniejsze niż IDE. Często też dyski miały większe prędkości obrotowe, 10 czy nawet 15 tysięcy obrotów, a SCSI w swoim szczytowym momencie mogło pochwalić się transferami nawet do 320 MB na sekundę. I prawdę mówiąc, to co powiedziałem, to dopiero wierzchołek góry lodowej. Z dyskami na SCSI jest taki problem, że często są one już dość wiekowe i przez to dość awaryjne. I jak poszukamy sobie na portalu aukcyjnym, to jak nam się poszczęści, to znajdziemy jakieś dyski za 40 czy 60 zł. No ale pytanie, jak długo one podziałają. Jeżeli chodzi o adaptery, to też nie mamy jakiegoś wielkiego wyboru. Można znaleźć takie, które przechodzą na IDE, no a pewnie wtedy można by było pokombinować z jakąś kartą Compact Flash czy kartą SD. Dysk, który ja dostałem z tym kompem, trzyma się całkiem nieźle i całe szczęście, bo to jedyny dysk na SCSI, jaki mam. No to co? Odpalamy. Ludzie będą myśleli, że ja to robię specjalnie. No to pierwsze uruchomienie. Fajny ten serwer, taki nie za cichy. Pamiętajcie, jak serwer, to musi być głośny. Proszę państwa, liczy RAM. Co to będzie? Naliczy 256 MB. Ja, ale chyba nie myśleliście, że jak mamy komputer ze śmietnika, to wszystko pójdzie nam tak łatwo, prawda? Oj nie. Komputer działa. Uruchamia się, ale schody zaczęły się wówczas, gdy zaczęliśmy na nim instalować system operacyjny. Na tą okazję nawet specjalnie kupiłem Windowsa NT 4.0, o którym obiecałem, że kiedyś zrobię film, no i ten dzień nadszedł dzisiaj. O ile instalator systemu normalnie się uruchomił i wszystko szło hehe jak po maśle, instalator widział dysk i nic nie zwiastowało problemów, to po zakończonej instalacji i restarcie komputera okazało się, że komputer nie widzi systemu na dysku. BIOS tego serwera jest strasznie biedny i nie ma tutaj zbyt wiele opcji. Cała reszta ustawień znajduje się w tak zwanym Utility Partition, do którego my akurat nie mamy dostępu. A dlaczego? Ponieważ to było takie sprytne narzędzie, które było instalowane na pierwszych sektorach dysku twardego i można tak w uproszczeniu powiedzieć, że działało troszeczkę jak taki bootloader. Natomiast z racji tego, że dysk, który dostałem z moim serwerem, był pusty,
no to nie było tamtego narzędzia. I nie udało nam się w ogóle znaleźć w internecie żadnego ISO tego narzędzia. Płyta, jak sami się domyślacie, jest praktycznie no, niemożliwa do zdobycia, więc no, byliśmy w kropce. Może ktoś z Was ma swoją drogą ISO do tego narzędzia? Dajcie znać w komentarzu. Na szczęście da się ten problem obejść. Udało nam się znaleźć takie narzędzie, które domyślnie przychodziło na dyskietkach. Dell Resource Configurator. I tam można przykładowo skonfigurować działanie magistrali EISA, PCI oraz oczywiście wybrać kontroler SCSI i go skonfigurować. Tylko wiecie co? To też nie chciało nam działać. I to jest chyba w ogóle bardzo dobry moment, żeby powiedzieć Wam o tym, że tak naprawdę to były dwa takie komputery. Dostaliśmy cynk z pewnej firmy, że mają do oddania taki sprzęt i jeżeli my go nie przygarniemy, to po prostu go zutylizują. Jeden z tych komputerów wziąłem ja, a drugi wziął WPM. I ten akurat od Marcela działał bez problemu i tam system operacyjny wstawiał od strzału. Jego sztuka też prawdę mówiąc jest ciekawsza, bo ma dwa procesory Intel Pentium Pro. I stwierdziliśmy, że skoro mamy dwa praktycznie identyczne serwery, to po prostu przełożymy płytę z jednego do drugiego i zobaczymy, czy to jakiś inny hardware nie jest przypadkiem uszkodzony. Po przełożeniu płyty okazało się, że system operacyjny wstawał. Więc mieliśmy tym samym pewność, że coś jest nie tak z moją płytą główną albo z kontrolerem SCSI. I co zabawne, przeszukując dokumentację, to akurat strona produktowa do tego konkretnego modelu, który ja mam, gdzie były wszystkie sterowniki i nowszy BIOS, oczywiście nie istnieje. A jak na złość, to do tego serwera, który ma Marcel, na którym wszystko działało, oczywiście strona jest. To się nazywa mieć szczęście, co? I prawdę mówiąc, to z tym szukaniem BIOS-u strasznie długo się męczyliśmy. I dopiero z pomocą specjalnego skryptu od naszego znajomego ze Stare Pro, dziękujemy bardzo, udało się faktycznie znaleźć nowszy BIOS do mojej płyty głównej. I patrzcie Państwo, po aktualizacji BIOS-u kontroler SCSI zaczął trybić i tak, zgadliście, system operacyjny zaczął działać. I mamy Windows NT Workstation wersja 4.0. Liczba procesorów w systemie 1, pamięć 256 MB i zobaczcie jaki ładny splash screen. No i teraz możemy wcisnąć Ctrl-Alt-Delete i możemy się zalogować. Czy wiesz, że nie będziesz przemęczać nadgarstków, jeśli w czasie pisania będą uniesione lub oparte na specjalnej podstawce? Jo nie wiedział! Myszki kulkowe to jest coś, za czym nie tęsknię absolutnie i ta już chyba bym musiał te rolki przeczyścić, bo słabo. Więc tak, jeżeli chodzi o Windowsa NT 4.0, no to on był przeznaczony do stacji roboczych, dlatego na przykład nie ma zbyt dużego wsparcia dla DirectX-a, przy tym no tytułów, które często działały przykładowo pod 9.5 czy 9.8, to niekoniecznie one muszą działać pod NT 4.0. I przygotowaliśmy dla Was kilka takich demonstracji, w tym m.in. serwer www odpalany na tym Windowsie. Ale najpierw powiedzmy sobie jeszcze kilka słów, czym właściwie był ten Windows NT 4.0. Był to następca Windowsa NT 3.51, którym udało się już wprowadzić nowy interfejs znany z Windowsa 95. Najbardziej znanymi edycjami NT 4.0 były oczywiście Workstation oraz Server. Ale czym właściwie różnił się Windows NT 4.0 od Windowsa 95? Bo z wyglądu te dwa systemy wydają się być identyczne. Natomiast w praktyce są to systemy z dwóch całkowicie różnych stajni. Jak sam akronim NT mówił, była to nowa technologia, odcięta od archaicznej ery DOS-a. Systemy z serii NT były w pełni 32-bitowe, natomiast przykładowo 95 to była taka hybryda 16 i 32-bitowa. Kiedy Windows 95 zabawiał ludzi w domach, to NT 4.0 starał się ogarniać te poważne, dorosłe sprawy. Był po prostu dużo bardziej stabilnym systemem operacyjnym i często korzystały z niego przedsiębiorstwa. Co jednak trochę ironicznie, to dziś z perspektywy retroentuzjastów Windows 95 ma większe wsparcie dla programów niż taki NT 4.0. No to co? Spróbujemy odpalić na nim jakieś gry i programy? Marcel nam tu zainstalował Minecrafta. O, Minecraft Launchers. Marcel nas trochę sprankował, bo to tyle. Zrobił się crash i wywaliło nam loga na pulpicie, więc Minecraft nie zadziała. Ale inne starsze gry działają. Can it run Doom? I co, i to tyle? Mogę zaspoilerować? No. Nie działa. To czekaj, trzeba setup. Moments later. Marcel, oczywiście, że się da. Próbowałem go odpalić. 2 dni, znaczy no wiecie, tak luźno dosłownie.
Nie działało. Robiłem tą instalację, co Łukasz. Chłop usiadł i naprawił. Tak, Doom jest specyficzny. Trzeba było wybrać, że nie ma karty dźwiękowej i działa. Marcel wydaje się być niepocieszony, za to ja mówię, Marcel, nie przejmuj się, ja się bardzo cieszę. Więc słuchajcie, czy Windows NT 4.0 potrafi odpalić Dooma? Tak, potrafi, tylko trzeba dobrze wyklikać w setupie rzeczy i wszystko śmiga. Ale z gier, które nie działają, których nie udało nam się odpalić, to m.in. pierwszego Quake'a. Po prostu jak sobie tutaj klikam, pojawia się i znika. A tu jeszcze mamy Need for Speed'a. Ale Need for Speed jest, o, też widzę, nie odpala. No kurde, Prehistoric działa, nie? Można grać, okej. Ode mnie dostaje ten serwer approval. No, a co powiecie na to, żeby ten 25-letni serwer podłączyć do internetu? To zaszczyt. Mamy kabliszcze, wpinamy do serwera. No i szanowni państwo, dostaliśmy IP-ka. No to co, odpalamy przeglądarkę. Mamy tutaj Internet Explorer 6. Zobaczymy, czy się moja stronka odpali. Obstałem, że nie. Oczywiście, że nie. No, słuchajcie, stare Pro trochę inaczej zapamiętałem, ale ogólnie polecam, jak lubicie na przykład poczytać sobie o starych kompach, to fajni ludzie tutaj są. Google na przykład działa i można sobie, o, zobaczyć, poprzeglądać sobie zdjęcia na Explorerze 6. A jak już jesteśmy tak w epoce lat 90., to może zrobimy sobie zdjęcie. Na dyskietkę. Pada nam bateria, czyli trzeba szybko zrobić zdjęcie. Zdążymy? Zdążymy. Zdążymy. Doczekajcie jeszcze szybkiego selfika z widzami. I cyk, fotki lądują do kompa. Dobra, czekajcie. Kopiujemy to sobie na pulpit. Proszę bardzo, w zatrważającej rozdzielczości 800x600, dobrze mówię? Chyba tak, albo 640. A to jest nasze selfie, widzowie. Co powiecie? Wyjściowe? Wrzucę wam to zdjęcie na Discorda. Marcel nam jeszcze zainstalował Mozilla Firefox starą albo Retrozilla. Ta przeglądarka no już wygląda trochę bardziej nowocześnie. I podobno odpala jakieś strony lepiej. A moja stronka, czekaj, jest HTTPS. Patrz, działa częściowo. Jakby nie ładują się obrazki, ale na przykład możecie sobie już przeczytać przykładowo, jakiego sprzętu używam na co dzień. Na Retrozilli stare Pro może dalej nie wygląda tak, jak powinno, ale każdy się zgodzi, że no wygląda lepiej niż na Explorerze 6. A ta strona, słuchajcie, jest hostowana bezpośrednio na tym serwerze. I można powiedzieć, że to jest takie zastosowanie, do których na przykład takich maszyn się używało. I mamy tutaj Personal Web Manager, który był jako dodatek opcjonalny do Windowsa NT 4.0. Możemy sobie zatrzymać ten serwer, możemy sobie opublikować naszą stronę i skorzystać z czarodzieja. Możemy tutaj zrobić Edit your homepage i widzę, że musimy to zrobić w Internet Explorerze, ale możemy sobie tutaj wpisać, zobaczcie, jakieś dane na nasz temat i wtedy automatycznie zostanie to gdzieś przekazane do HTML-a. Zmień sobie templatkę może. Templatkę można zmienić? O kurde! Gunmetal! Oh yeah! Patrzcie, teraz odświeżamy. Tada! Mamy styl Gunmetal. I żeby nie było, mamy też wpisane lokalne IP tego serwera i działa to też na telefonie. No nie ma to jak korzystać ze strony, która jest hostowana na Windowsie NT 4.0. To jest fantastyczne, słuchajcie, doświadczenie. Od co? Ale też żeby nie było, serwer ma również serwer DNS, więc jak piszemy HTTP PowerEdge, to też się ze stroną połączymy i też jest normalnie dostępna w całości. Mega się cieszę, że udało nam się uratować kolejny sprzęt, co więcej, że udało się sprawić, żeby działał, a nawet odpalić na nim serwer hostowania czy Windowsa NT 4.0, którego wiem, że przez długi czas mnie męczyliście. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie.